Ministerstwo Edukacji zapowiada, że zmieni listę lektur już od nowego roku szkolnego. Ta zmiana jest szczególnie ważna w przypadku egzaminu ósmoklasisty, bo jeśli nic się nie zmieni, od przyszłego roku będzie ponad 30 lektur obowiązkowych. Obecnie obowiązują plany Starego Ministerstwa. Z nich wynika, że od 2025 roku powrócą wykreślone w pandemii lektury takie jak sydyfowe prace, żona modna i treny Kochanowskiego i do tego dojdą lektury omawiane w klasach 4-6. Lektur będzie więc ponad 30. O każdej będzie mogło pojawić się pytanie w teście i każdą będzie można użyć w wypracowaniu. Nowe ministerstwo musi więc działać szybko, bo jeśli nie, to w przyszłym roku będzie nas czekać najtrudniejszy egzamin ósmoklasisty w historii. Prześlij ten film komuś, kto będzie zdawać za rok egzamin ósmoklasisty i zaobserwuj mój profil po więcej wiedzy przydatnej na lekcjach polskiego. Mano, mano.